Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Black Car Cosmetics, czyli Shine Chemicals i ich Cockpit Cleaner Shine. Dressing do kokpitu. Tak jak zauważyłeś, pierwsza akcja na autku moim Volvo, we wnętrzu na miękkim plastiku. I cóż mogę powiedzieć, słuchaj, no jeżeli chodzi o konsystencję, glut totalny. Gorszego dressingu, jeżeli chodzi o konsystencję, jeszcze nie miałem. To jest coś nieprawdopodobnego. Tragedia. Naprawdę. Klej. Strasznie się aplikuje. Wydajność jest kosmiczna, bo tego naprawdę niewielka ilość. I teraz tak. Zapach. Zapach na maksa przypomina mi. W sumie to bym powiedział, że to są te same dressingi z tym, że jest bardziej gęsty. Z Detailing, jak wchodzili na rynek, wysłali mi próbki produktów. Propozycja filmu się pojawi. Tam były dwa dressingi. Jeden taki niebieski, który już porównywałem z jakimś innej firmy, nie pamiętam co to było. Któraś firma miała właśnie ten podobny do tego niebieskiego. I ten właśnie z tamtego filmu to będzie ten taki gęściany. I teraz tak. Zapach przyjemny. Wykończenie.
No, tutaj zdecydowanie jest napisane, pielęgnacja kokpitu, połysk. Jest. Ale co jest fajne, bo na miękkim plastiku u mnie, zaraz po dotarciu, kurczę, ten połysk na maksa się zminimalizował, naprawdę. I aż tak bardzo po oczach nie walił. Najgorsze jest to, że tam, gdzie bez docierania go aplikowałem, niestety jak źle, czyli jak nierówno, o może tak, go rozłożysz, zostają mega ciemne ślady. Tak naprawdę tym dressingiem można się bawić. Chcesz, żeby nie było mega połysku? Kładziesz, docierasz. Chcesz, żeby było grubo połysku? Kładziesz dużo materiału i zostawiasz. Połysk po prostu będzie cię miażdżył. I przyciemnienie, kozak. Ale stwierdziłem, no dobra, na miękkich plastikach z reguły produkty, kurczę, nawet które są w połysku, często właśnie jak się zaraz dotrze, ten połysk minimalizują. Więc skoczyłem na plastiki, które są twarde. Zobacz, jak to ciekawie wyglądało. No tutaj miazga, no w Mańku na tych twardych, czarnych plastikach, tam bez dotarcia to jest ogień. Naprawdę ogień, no połysk po prostu i to widać. Ja nawet nie musiałem wyjeżdżać na zewnątrz, widać. W porównaniu na miękkich plastikach, tam gdzie dotarłem, to tam w porównaniu może tak, porównanie miękki plastik, gdzie dotarłem i twardy plastik, gdzie nie docierałem, to jest przepaść, to są dwa różne dressingi. I tutaj, jeżeli chodzi o Mańka, to tak naprawdę, czy dotrzesz, czy nie, twardy plastik odpada całkowicie. To w ogóle nie ma tematu. Zastanawiałem się, czy go rozcieńczać wodą, ale sobie dałem spokój, bo w ogóle mnie dressing nie wzruszył. Na drugi dzień chciałem sprawdzić, jak wygląda jego, raczej wygląda trwałość. Trwałość to on, dopóki go nie zmyjesz, to będzie siedział, wiadomo, do jakiegoś czasu. Ale chciałem zobaczyć, jak zareaguje na wodę. I'm sick of all the fake people. Something about you. Yeah.
looking for the fake, 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 fake people, fake people. Yeah, I'm sick of. No i teraz tak, jeżeli chodzi o miękki plastik, no to jest ciekawie. Niby usiadł fajniej, niby powinien ten plastik go bardziej przyjąć, a tu wręcz przeciwnie. W sumie kurczę, później panel lepiej można powiedzieć, że zrzucał wodę niż tam, gdzie był ten produkt. Kurczę, dziwna sprawa. Ale za to na twardych plastikach ewidentnie było widać, że został w tych miejscach, ale tam jest więcej takich rowków. Jest bardziej chropowaty i być może woda całkowicie go nie zebrała. I na tych, na twardych plastikach ewidentnie było widać, że pomimo, że już nie było tego przyciemnienia i to tak wyglądało, jakby go woda zebrała, ten dressing był. Także tutaj, tak jak wiadomo, co plastik, tak naprawdę inne wykończenie, inne uderzenie, inna wchłanialność produktu. Także dlatego staram się na dwóch plastikach. I teraz tak, co do samego dressingu. Czy on mi siedzi? W żadnym wypadku. Najgorszy dressing, jeżeli chodzi o konsystencję, jaki miałem. To jest jakaś tragedia. Druga sprawa. No nie ma szans, jak go w ogóle aplikować z tej butli. No tragedia. Wykończenie. No tutaj wiadomo, rzut gustu. Ja nie przepadam za połyskiem, a ten produkt raczej da Ci połysk. Raczej na pewno. Na miękkich plastikach, tak jak Volvo, na plastycznych, jeżeli go dotrzesz, tutaj będzie zakrawać o satynę. Naprawdę to uderzenie mi się podobało z mega przyciemnieniem, ale i tak bardziej mu do połysku niż do satyny. Czy matu, w ogóle o macie to już tutaj nie będziemy wspominać. Ale bardziej połysk. Ale co jest śmieszne, bo... śmieszne, znaczy to nie jest śmieszne, nie, nie. Co jest ciekawe, bo kiedyś na Facebooku padło pytanie, dressing do wnętrza z połyskiem. Tak, dokładnie, z połyskiem. I ja tam wtedy poleciłem od... on jest bardzo podobny do produktu od Pro Elite. Też mają tam taki do wnętrza, zresztą propozycja się pojawi tego produktu. Też mega połysk, po prostu miazga i ten stawiam na tej samej półce. Właśnie, także osoba, która kiedyś pytała, mam nadzieję, że śledzisz mój kanał, jeżeli szukasz dressingu z połyskiem, który jest w beznadziejnej konsystencji, mega wydajny i tragicznie się go aplikuje, to ten produkt jest dla Ciebie. No dobra, myślę, że będę kończył. Niczym mnie nie urzekł ten produkt, niczym. Zapachem i wydajnością, może tak, o, w tę stronę. A jeżeli chodzi, o, zobacz, konsystencja to jest jakieś nieporozumienie. Tak, zapach przyjemny i on, to już miałem dwa produkty bodajże, ten detailing i jeszcze jeden był z tym właśnie zapachem. Tylko nie wiem, czy tamten dressing nie był właśnie do opon. I nie wiem, czy to nie był The Turner albo chyba The Turner. Chyba tak. Albo może ten, Daniel Washington. Kurczę, postaram się poszukać i propozycję filmu wrzucę. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!